wszystkim, witam Was serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj odcinek z testów polowych pługa Akpil. Jednak przed tym spryskamy działkę środkiem na rozkład resztek pożliwnych. Także zapraszam Was serdecznie na nowy odcinek. Gotowy, także zaraz ruszamy w pole. Patrzcie, jak Werka posprzątała. Ona to jednak trzyma fason, dziewczyna. Jeszcze czekamy na tatę i ruszamy. Troszkę zaorałyśmy, znaczy Fendzik zaorał, jak widać ładnie kryją. Oramy gorczycę. Jest to mieszanka jęczmienia i gorczycy. Była tutaj pszenica, a teraz będą buraki ćwikłowe. No i co do pługów, to jest to model KM180. Odkładnice to Bawaria.
szerokość robocza to 2,5 metra, także troszkę zajmują. Jakby nie było to pługi pięcioskibowe, wcześniej mieliśmy pługi czteroskibowe, więc teraz ta szerokość się zwiększyła. I różnica jest jednak. Robi robotę. Dokładnie. O, już dojechałyśmy do drogi. W górę. I obracamy. Pługi też mają liniowanie, więc to też jest przydatna opcja. Czy nie? No, zależy dla kogo. Dla nas to jest ważne. O, tam od dali, taka kropeczka, to jest nasz tata. Był na sąsiedniej działce, bo jeszcze kończy pryskać. Teraz jak jechałyśmy na tą działkę, to akurat mijałyśmy działeczkę, którą ostatnio siałyśmy z Werką. Dokładnie. I w sumie widać już bardzo ładne rządeczki na niej, więc nie wiem, za ile będziemy wracać do domu, ile nam tutaj zejdzie jeszcze. Na pewno już nie będzie jasno, więc już nie zobaczycie. No ale zobaczymy, może akurat coś tam uda się zobaczyć, to wam podegramy, bo naprawdę już bardzo ładnie widać rządki. Jak pokazywałyśmy ten nowy nabytek Werki, tą nową działeczkę, to również tam ta pszenica była siana troszkę wcześniej, ale również są bardzo ładne rządki, więc... Ale już się robi ciemno, więc będzie ciężko, a jeszcze mamy sporo do zaorania. No, tak popatrzcie, nawet okiem objąć. To malutko w sumie. Przejechałyśmy kilka razy. Więc jeszcze znacznej tutaj różnicy nie ma wielkościowej w robocie, ale robimy co możemy. Zajeżdżamy na następny przejazd. I opuszczamy. Też w ogóle widać, jaka ta ziemia jest ciemna, jaka jest mokra, bo u nas akurat ostatnimi czasy sporo tego deszczu pada, co niezbyt nas cieszy. Na marchewkę no to tak nie bardzo. Ciśniemy. 12, 12, 13, 14. A i Werka zasuwa. 14. 14? No, już nie. No, w sumie też zaczyna się widać szybko, ciemno robić. Która jest Werka godzina? Za 26. No. Więc za dużo to my chyba dzisiaj nie nagramy. No, ale zaoramy. Robotę zrobimy. Zrobimy robotę, ale z materiałem to tak jak widzicie. Ciężko jest, ale staramy się dla was nagrywać i to jest najważniejsze. Dokładnie. No tak już wraca. Wraca. Z pewnym opryskiwaczem. Z pełnym już? No pewnie z pełnym, skoro już wraca. Z pustyny nie wracał. Więc tatuś również nie próżnuje. Nie to, że córeczki w polu, a on w domku. W domku została tylko mama. Pewnie szykuje nam kolację. Więc wracając do tematu pługów, to dzisiaj możecie zobaczyć u nas na materiale, jak ładnie kryją akwile. Różne macie o nich zdanie, co zresztą czytałyśmy w komentarzach, ale my jednak jesteśmy... Ale oto dowód, że wszystkie zbędne te komentarze złe to jest nieprawda. Tak, więc opinie możecie mieć różne, ale my jednak jesteśmy z nich zadowolone. Ale szybko się w sumie robi ciemno, zobaczcie tylko nawet tutaj jak nagrywam to widzę. O, zajeżdża jeszcze tutaj tata. Pewnie mu został z jeden lub dwa przejazdy. No, więc sobie oramy. A raczej traktor sam. Hej, no nie sam, a ja to co jestem? Operatorka. Trzeba jednak tutaj troszkę wspomagać wędzia.
aby było w miarę prosto. Robię co mogę. Nie ma lipy, ślicznie jest. Werka to jednak potrafi. Jak widzicie, na dworze zdążyło nam się ściemnić. W ogóle zapomniałyśmy wam powiedzieć, że oramy na głębokość 30 cm. Zostało nam tylko parę przejazdów i oczywiście poprzeczki i za niedługo wracamy do domu. Tak, już na Instagramie widziałam wiadomości po wrzuceniu relacji z Orki, że pługi nam się szybko wytarły, ale nie, że wytarły, ale były zabezpieczone z wierzchu taką folią, która po prostu bardzo ładnie nam odeszła, więc wystarczyło ją delikatnie zdrapać i jak widzicie, pługi się błyszczą. Poza tym kolejny od was komentarz to odnośnie kamieni. Kamieni u nas nie ma w ogóle, to zresztą widać, nie mam problemu uprawą ziemi przez to. W sumie jakby były u nas kamienie, to wykopanie marchewki czy buraczka byłoby o wiele trudniejsze niż jest. Więc jak Werka wspomniała, zostało nam już kilka przyjazdów. Ciemno jest, nie widać, ale naprawdę zostało nam kilka przyjazdów i kończymy. Więc mamy nadzieję, że ten vlog wam się spodobał i kończymy. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Oczywiście subskrybujcie nasz kanał i pozdrawiamy was serdecznie. I do następnego odcinka. Cześć!